A już teraz czas i pora na długo wyczekiwany przez was wywiad, czyli odwiedziny takie wirtualne, ale zawsze odwiedziny gościa w naszym studiu. Do tego wywiadu z tym gościem zawsze szczególnie muszę się przygotować. Pytań musi być multum, żeby nie powiedzieć jej dużo, bo to jeden z tych gości, który naprawdę lubi se poklachać. Na łączach laureat szlagieru 2019 roku listy szlagierowo LSS, Tańcz gdy buzuki gra, czyli Dorota Pacholarz, liderka zespołu Arkadia Band. Witam cię, Doroto. Witam cię serdecznie, Sebuś i wszystkich widzów listy śląskich szlagierów. Pozdrawiam was serdecznie. A ja widzę, że Dorotko, jeszcze taki urodzinowy uśmiech jest na twojej twarzy. Tak, widzę. Wszystkiego najlepszego jeszcze od nas tu ci życzymy, nie? To już po raz któryś składacie mi życzenia, bardzo, bardzo za nie dziękuję. Tak, no ten czas moich urodzin nie mija, bo wyobraź sobie, że co chwilę napływają bukiety kwiatów i prezenty. Ale widzę, że bukiet kwiatów od pana prezydenta Dudy dotarł i te kwiatki się trzymią od pierwszego dnia, kiedy dotarł. Oj, Sebuś. Co prawda kolor biało-czerwony jak najbardziej, nasz narodowy. Ja uwielbiam te barwy, ale te kwiaty są od moich fanów. Dobrze, Dorotko. To skoro urodziny, to żeś musiała też się jakoś specjalnie przygotować na te urodziny, bo jak to przystało na taką porządną ślązoczka, to musiałaś coś upiec. A zresztą tym, że potrafisz piec, chwalisz się w internetach, to jak tam te twoje wypieki? No, ostatnio poszerzyłam horyzonty. Już potrafię, na początku piekłam, wiadomo, takie proste bułeczki, ciasteczka, rogaliki z nadzieniem, bez... Ale muszę się pochwalić, że ostatnio sama zrobiłam krem czekoladowy. To nie jest taki kupny, wiesz, tylko taki podobnie specjalnie robiony. I tym właśnie kremem nadziewałam ostatnio takie mini rogaliczki. Bo ja tak wszystko takie mini, bo wtedy się wydaje, że mniej się tego zje. No, coś w tym jest. Jest to dobry plan do nas. Generalnie jest to dobry plan. Słuchaj, Dorota, dzisiaj rozpoczyna się dokładnie astronomiczne lato. To jakie plany na te lato? Takie prywatne, urlopowe? Oj, prywatne, urlopowe mogę zdradzić, że wybieram się na 5 dni do takiego renomowanego spa, gdzie ktoś będzie się wreszcie mną opiekował i mam ten pobyt zaplanowany, zorganizowany od świtu do wieczora. I powiem szczerze, że bardzo mi się to podoba i to było takie moje marzenie, które w tym roku właśnie się spełni. Wreszcie ktoś się mną zaopiekuje, a nie ja wszystkimi dookoła. Dorotko, to wydaje mi się, że jak już wrócisz stamtąd, to cię mogę nie poznać, nie? No, jest taka możliwość, ale jest jeszcze też inna możliwość, ja nie wiem, czy wrócę. A, słuchaj, ale jakieś relacje na żywo stamtąd, filmiki, będzie szło coś zobaczyć w internetach, czy to ino będzie taki czas do ciebie? No powiem uczciwie, że to jest taki mój prywatny wyjazd i przynajmniej założenie mam takie, że nie chciałabym publikować tego gdzieś w social mediach, ale może, kto wie, może jakieś zdjęcie się trafi. Zobaczymy. Czyli rozumiem, jak cię zaproszę na kawę, to się zdjęciami pochwalisz. Ach, z tobą zawsze na kawę mogę iść. To jest na ten problem. Dorotko, a jak tam w ogóle plany zespołu urlopowe? Znosz, wiesz, co zespół planuje przez lato robić? Zespół tak, ma plany urlopowe. Dziewczyny wyjeżdżają na parę dni dosłownie w góry. Musimy to wszystko tak jakoś zsynchronizować. Bogdan właśnie przebywa w tej chwili. No, mogę zdradzić. Kopie Tatrzańskiej. Ja wyjeżdżam dosłownie za parę dni, więc gdzieś to tak wszystko się troszkę zazębia, ale ważne jest to, żebyśmy po prostu w jednym czasie i w konkretnym miejscu się za niedługo spotkali, bo mamy następne plany, ale o tym kiedy indziej. No może nie do końca kiedy indziej, bo właśnie te kiedy indziej teraz nastąpi, Dorotko, bo... Było już o tej prywacie, było o pandemii, a o planach artystycznych na ten rok. Jest już coś planujecie, bo wiem, że na pewno nie idzie was zatrzymać, żebyście siedzieli w domu i już chyba trochę was nosi, co? No widzisz, z nami to jest tak, że co roku coś się wydarza i coś tam te nasze plany po prostu psuje. Ostatnio jak byłam u was normalnie, że tak powiem, autentycznie koło ciebie stałam w studiu, mówiłam, że produkujemy 6 nowych teledysków i jak najbardziej chcemy to zrobić, natomiast 2 z tych teledysków
miały, plenery miały się odbywać za granicą, no i już wiemy, że w tym roku nie da się tego po prostu przeskoczyć. Natomiast do tych czterech teledysków myślę, że podołamy i to są takie plany na ten rok jeszcze. Natomiast jeżeli chodzi o plany koncertowe, no to wszyscy czekamy, bo jak na razie te plany się przesuwają. No nie ukrywam, że jest mi z tego powodu bardzo smutno, bo uważam, że cała branża artystyczna została najmocniej dotknięta i to nie tylko artyści, ale i wszyscy producenci i wszyscy ci, którzy mają związek z branżą artystyczną. Ja za was wszystkich trzymam kciuki, za nas też. Dorota, żeby to się skończyło. Rodko, a jak sądzisz, jest szansa na to, że w tym roku według ciebie te koncerty w ogóle ruszą? Wiesz, jest takie powiedzenie, że nadzieja zawsze umiera ostatnia i ja jestem chyba taką wieczną optymistką. Ja cały czas wierzę w to, że to wszystko jeszcze ruszy, jeszcze w tym roku. Nie tracę nadziei, staram się myśleć bardzo pozytywnie i no wiadomo, są chwile, kiedy człowiek ma zwątpienia, nie będę ukrywała, że tak jest, ale generalnie liczę na to i mam ogromną nadzieję, że to ruszy w tym roku, ja w to wierzę. To my też tak optymistycznie na to wszystko patrzymy. Dorotko, takie moje pytanie, bo teledyski. Już żeś o tym wspominała, że troszkę te plany pokrzyżowane przez pandemię, że nie do końca będziecie się mogli z danej obietnicy wywiązać, że te 6 teledysków powstanie, ale w Jastrzębiu na podsumowaniu listy obiecaliście, że pojawi się teledysk do Zaś Będzie Weekend. Miało ponoć być. I jak to właśnie z tym teledyskiem będzie? O czym będzie ten teledysk? Czy on powstanie? Czy powstał? Czy już jest na koniec? Bo z tego co wiem, też tam Kaźmi ćwierkały wróbelki, że na koniec czerwca ma być premiera. No właśnie, on już teraz jest na ukończeniu montażu dzięki producentowi programu Listy Śląskich Szlagierów, który powiem po raz kolejny, powiem uczciwie, no ma facet oko i ucho i wybrał sobie właśnie tą piosenkę. I myślę, że mam nadzieję, że będzie to kolejny strzał w dziesiątkę, żebyśmy mogli też podobną taką nagrodę zdobyć, zobaczyć w przyszłym roku, ale to się jeszcze okaże. A o czym będzie ten szlagier? To pozwól, że Josu tak wymyśla, a ty mi powiedz, czy tak będzie, że to tak o tym, że już wracacie z tej imprezy weekendowej, ale żeście są podłomani, a ktoś wam go do nic się nie martwcie, Zaś Będzie Weekend. Wiesz co, to jest takie powiedzonko, na którym zbudowałam ten tekst, a mianowicie wygląda to zawsze tak, że na koncertach, jeżeli my stoimy na scenie, to my się cieszymy, że jest weekend, że jest właśnie koncert, że jest ta energia od publiczności, a publiczność się cieszy, że jest weekend, Zaś Będzie Weekend i znowu się spotkamy, znowu będzie fajrat, po naszemu mówiąc, znowu będzie czas wolny i to jest taka piosenka jak najbardziej swobodna, bardzo taka naturalna, bardzo taka, wiesz, optymistyczna, bo zauważ, że nawet ty, jak idziesz do pracy poniedziałek i sobie wrócisz za tydzień weekend, to powiedz, czy ci się nie idzie żyć. Oczywiście, Doreto. Nawet w środę zagrany ten utwór to już takim małym piątkiem powoduje, że trąco lekko. Dorotko, a jakieś oprócz tego teledysku plany jeszcze na ten rok teledyskowe? Tak, na pewno będzie kręcony teledysk do piosenki Zawsze Pójdę w Twoją Stronę. To jest taka bardzo wymowna ballada. Arkadia Pet ma w swoim repertuarze, z tego co pamiętam, tylko jedną taką piosenkę. Natomiast ta będzie druga i będzie utrzymywana w takim naprawdę mega wielkim nastroju i myślę, że oczywiście też widzowie Listy Śląskich Szlagierów zobaczą tą piosenkę. Jakie jeszcze plany? No powiem uczciwie, że bardzo chciałabym zrobić teledysk do piosenki Razem, gdzie jesteśmy wszyscy całym zespołem i paradoksalnie nie stoimy na scenie, tylko robimy masę różnych rzeczy razem. To już z niecierpliwością czekamy na te kolejne teledyski, a teraz już tak na sam finał takie pytanie o muzyczną stronę, bo wiemy, co się artystycznie będzie działo, co się będzie nakręcone, ale muzycznie. Tworzy się coś nowego? Ja wiedziałam, że będziesz mnie ciągnął za język, ale tak. Tworzy się najnowsza płyta zespołu Arkadia Bert, to już będzie nasza piąta płyta autorska, co jest bardzo ważne i co zawsze podkreślam. I powiem szczerze, że ja, jako autorka tekstu, po części też autorka muzyki, mogę powiedzieć, że szykuje się bomba. Taka bomba wybuchła.
Okej, okay, dobra. A jakbyś coś więcej na ten temat powiedziała, czym ta bomba będzie spowodowana? Tym, że zmienicie kolor teraz ze zielonego, nie wiem, na różowy? Czy bardziej muzyczna to jednak bomba będzie? Wiesz co, myślę, że za tym pójdzie wszystko. I wizerunek, i kolor pewnie też. Bo to taki mój pomysł na daną płytę zawsze, że zmieniamy sobie troszkę barwę. Oczywiście do czarnego dodajemy jakiś inny kolor. To już stało się naszą tradycją. Ale jeżeli chodzi o muzyczną stronę tej płyty, to mogę zdradzić tylko tyle, że wracamy do tych instrumentów, które były kiedyś u nas tu na Śląsku, których się używało, a o których myślę, że niektórzy wykonawcy po prostu zapomnieli. Natomiast będziemy je łączyć z różnymi brzmieniami zagranicznymi. To myślę będzie takie dosyć ciekawe połączenie i zobaczymy, jak publiczność na to zareaguje. Powiem uczciwie, że z pierwszych utworów, a istnieje już 5, no to pierwsze głosy są bardzo, bardzo pozytywne. Czyli jednym sobie można powiedzieć, że otwarliście takie stare szranki, otwarliście stare kofry, powyciągaliście stare różne lajery i teraz na tym grocie próbujecie coś odświeżyć i pokazać, że można jeszcze. To znaczy myślę, że to tak nie do końca z tymi starymi koframi, chociaż gdzieś tam parę instrumentów na pewno wygrzebiemy, takich, które były kiedyś. Na pewno będzie bardzo charakterystyczne brzmienie, połączenie stopy i basu w naszej muzyce na piątej płycie. Na pewno będzie element akordeonu, który jest takim instrumentem na Śląsku trochę zapomnianym, a który kiedyś przecież był w każdym domu na Śląsku, obecny przy każdych urodzinach. No, myślę, że będzie jeszcze takie będą jeszcze takie inne instrumenty. Natomiast brzmienia, jeżeli chodzi o rytm, będą zróżnicowane. Nie będą typowo czysto takie nasze hajmatowe, ale będą w połączeniu z tymi instrumentami. Myślę, że to będzie taki smaczek, taka kropka nad i. To niech też te twoje słowa już teraz będą taką kropką nad i naszego dzisiejszego spotkania. Dorota, dziękuję ci bardzo. Ja również dziękuję tobie, Sewa, za zaproszenie ponowne, zaproszenie do Listy Śląskich Szlagierów i oczywiście pozdrawiam ciebie, pana producenta i wszystkich telewizji. Dorota z grupy Arkadia Benty to właśnie mój i wasz gość. Powiedziała, że będzie bombowo wybuchowo, a to wszystko za sprawą płyty z numerem 5. Mam nadzieję, że służby wywiadowcze naszego kraju nas nie słuchają, bo jak się zainteresują, to nie wiadomo, kiedy ta płyta usłyszymy.